Pytanie numer jeden. Tak, dokładnie. Nie pamiętam. Zupełnie. No nie, no robiłem zdjęcia druhem jako małe dziecko i nie pamiętam, co to było, ale dostałem pochwałę od pani, która wywoływała to w takim zakładzie prywatnym. Powiedziała, że jesteś bardzo zdolny chłopczyku, a ja się pytam, a co, ładne zdjęcia? Nie, to nie o to chodzi, tylko cztery klatki są dobrze naświetlone, a reszta w ogóle nie była naświetlona, bo to był druh, więc jak zaświeciło słońce, no to zdjęcie wyszło. No tak, ale to jest taki trochę dowcip, bo to się kupuje tam. Oczywiście, że druh, ale tak naprawdę pierwszy aparat to był Pentacon 6 przez moment. Ponieważ narzeczony mojej siostry zostawił na stole, ja zobaczyłem ten aparat, potem on mi dawał parę razy pracować tym aparatem i zresztą na Pentagonie Pentagon 6 zrobiłem pierwsze zdjęcia takie publikowane potem, czyli zjazd hipisów. O. Nie ma czegoś takiego. Mistrz mojego obiektywu to są wszyscy ludzie, którzy fascynują mnie w jakiś sposób. Zawsze unikałem w pracy zawodowej, takiej komercyjnej, pracy z modelami zawodowymi. Bo uważałem, że ludzi, których widzę na ulicy, są o wiele ciekawsi, naturalni i wolałem z nimi pracować. I to oczywiście było to powodem konfliktu z agencjami reklamowymi i tak dalej, bo wiadomo, jak się castingi odbywają, to są castingi ludzi zarejestrowanych, czyli albo aktorów, albo modeli zawodowych, a ja chciałem mieć takich ludzi z ulicy. To nawet nie chodzi o naturalność, tylko tyle, że to były typy, które w żadnej ewidencji się nie mogły znaleźć, bo były ciekawe, nieładne, bo to jest ta ogromna różnica. Przez dłuższy czas, czyli w tym okresie, kiedy ja funkcjonowałem bardzo mocno w reklamie, modelka musiała być ikoną, piękną kobietą, każda okładka była prawie taka sama. W ogóle nie wchodziło w rachubę umieszczenie zdjęcia osoby, która nie jest tak zwana ładna, nie ma regularnych rysów, ale na przykład szalenie ciekawa. No, znowu trafiłaś na profesjonalistę. To po prostu wszystko zależy od potrzeby. Na co dzień, no to w tej chwili zaczyna dominować telefon i aparat o bardzo słabej matrycy po to, żeby uzyskać efekt bardzo malarski, powiększając tylko jeden mały fragment klatki. Dobra matryca daje jednak piksele, natomiast tam są takie fantastyczne rzeczy się dzieją, które wyglądają na pociągnięcia pędzlem. Czy... I co to za aparat? Każdy zły aparat starej generacji, znaczy mała matryca po prostu. A w iPhone'ie na przykład ten efekt się uzyskuje w zdjęciu panoramicznym przy słabym świetle. Fenomenalne zupełnie. Takie to wygląda, jak gdyby to było namalowane twarze. No, na szczęście niekoniecznie. Nie można tego zakwalifikować do akwarium. Pokażę wam potem te zdjęcia. W tej chwili już nie ma takiej czynności. Kiedyś, jak był to analog, to najgorszy moment taki to było tak. Kupienie, zakup i dźwiganie całej torby z filmami. Mówię oczywiście o takich zdjęciach, na przykład szlakiem Annapurny, gdzie się szło 10 dni z Nepalu w górę. Ja miałem tak, dwa Nikony stalowe, cztery obiektywy, sam sprzęt ważył 16 kilo plus torba z filmami. No w tej chwili masz malutki aparat bezlusterkowy i możesz sobie pozwolić na to, żeby tam jeszcze była jakaś kłódka ocieplana w tym plecaku i parę innych rzeczy. I pół litra oczywiście. Nie, bo najgorsze, bo to najgorszym takim momentem
I to zawsze było oczekiwanie na wywołanie filmu przez oczywiście jakieś laboratorium. Bo parę razy w życiu mi się zdarzyło, że na przykład przychodzę odebrać swoje filmy, a facet mówi: przepraszamy bardzo, ale właśnie spadły w trakcie procesu i nie ma ich. Nie, w ogóle nie ma, nie istnieje, bo leżą na dnie. To jest maszyna, prawda, i ten z wieszaka spadały, albo na przykład się okazało, że dopiero po odebraniu filmów, że wszystkie zdjęcia są nieostre, bo bronika, którą robiłem 6x6, była czyszczona przedtem i facet, który to robił, źle ustawił lustro. Ja po prostu widziałem, nastawiałem według lustra ostro, a obraz szedł kompletnie rozmydlony. Więc to były takie bardzo bolesne, nieprzyjemne momenty. I teraz tak się cieszę, że mogę od razu, mam podgląd, mam dwie karty w środku i wiem, że nawet jak jedna nawali, to nie ma siły, żeby dwie naraz nawaliły. Kart, który straciłem, nie ma takiego. Bo nawet jeśli coś widziałem, nie sfotografowałem, to na ogół potem procentowało w pomysłach, czy w fotografii autorskiej, czy w reklamowej. Ja bardzo lubię chodzić, siadać sobie w jakimś mieście, na przykład na zewnątrz w kawiarence, przy stoliku obserwować ludzi i sytuacje. I czy chcemy, czy nie chcemy, to jest rejestrowane tutaj przez dysk, hard dysk w głowie i w pewnym momencie, kiedy szukamy pomysłu na coś, to te obrazy się odtwarzają i one są prawdziwe, można je skopiować prawie analogicznie do tych prawdziwych. Tak? No w tej chwili, jak moją pasją jest chodzenie po ulicy, no to jest 24 milimetry i robienie z bardzo bliskiej odległości, podchodzenie pod samego człowieka. Chciałbym sfotografować swojego ukochanego muzyka, ale i chcę, i nie chcę. Bo kiedyś sobie powiedziałem, że umrę, jak sfotografuję właśnie Toma White'a, jak umieszczę zdjęcie, jak będę miał publikację w tym w Vogue'u i zrobię kampanię najlepszych linii lotniczych. I te dwie ostatnie rzeczy się sprawdziły, więc... Więc zostaliście ta jedna? Została ta jedna i niech se czeka. Jeszcze długo. Nie ma takiego. Wszystkie są ważne. Jeśli bym uznał, że zrobiłem już ważne zdjęcia, to nie miałbym żadnej potrzeby fotografowania już. No nie, bo każde kolejne może stać się najważniejsze. Nie, no ale szczerze mówiąc, to po prostu nie ma tak. Ja teraz oczywiście robiąc porządki w archiwum w czasie pandemii, przechodziłem przez różne zdjęcia. Jednego dnia oglądałem jakieś zdjęcie i ono przywoływało mi jakieś niesamowite wspomnienia z tego okresu, a następnego dnia już było zimne. I to nie były zdjęcia pamiątkowe, tylko jakieś tam reklamowe, czy mody, czy coś tam. Myślę, że my tak się zmieniamy emocjonalnie cały czas, że nagle możemy wrócić do czegoś, co było robione 15 lat temu, dzisiaj, i być tym zachwyconym, a następnego dnia to samo oglądamy i już chcielibyśmy co innego zobaczyć. Także ja nie uważam, bo mogę najwyżej powiedzieć, jakie było najtrudniejsze zdjęcie, jakie w życiu zrobiłem. To było zdjęcie papieża, który nieoficjalnie odwiedzał grób swojej matki. Pierwsza wizyta Jana Pawła II w Polsce. I ja poszedłem o 5 rano na cmentarz i wszedłem na jakieś wysokie drzewo. I tam siedziałem chyba 6 godzin. I to nie było wygodne. Wyobrażam sobie. Ale największe były nerwy takie, że jak mnie Bor zobaczy, to mnie zdejmą i nie wiadomo, czy fizycznie, czy inaczej. Strażakiem. Nie no...
Nic innego mi do głowy nie przyjdzie. No ja dostałem kategorię D, jak byłem badany, jak miałem iść do wojska. No i w związku z tym w czasie wojny miałem być przydzielony do brygady strażackiej i jakoś uważam, że to jest jedyna rzecz poza fotografią, którą bym chętnie robił. Gasić pożar, no to jest zacna rzecz, prawda? Dziękuję. To już? Tak. Znaczy, ale nie za krótko było? Nie, cudownie.